mieć jeszcze więcej i nie oszukiwać na podatkach. Wciąż nie wiadomo. Z wielkiego dziennikarskiego śledztwa znanego jako Pandora Papers wynika, że ponad 100 miliarderów chciał ukryć swoje fortuny przed urzędami podatkowymi. Wśród nich Władimir Putin i Andrzej Babisz. Z Waszyngtonu, Marcin Brama. To największe śledztwo dziennikarskie na świecie, w które zaangażowanych jest 150 redakcji ze 117 krajów. W ramach śledztwa Pandora Papers dziennikarze zbadali blisko 12 milionów dokumentów finansowych, e-maili, zdjęć i nagrań wideo. Okazuje się, że swoje fortuny na 29 tysiącach kont ukrywa m.in. 130 miliarderów, 330 osób znanych z życia publicznego, w tym 14 obecnych przywódców państw. Pieniądze są ukrywane w rajach podatkowych dzięki tworzonym na te potrzeby firmom fasadowym. Luksusowy apartament w Monako miał w taki sposób kupić podobno matce swojego dziecka Władimir Putin za ponad 4 miliony dolarów. Czeski premier Andrzej Babisz, jak twierdzą dziennikarze badający dokumenty, kupił za 22 miliony dolarów posiadłość na Lazurowym Wybrzeżu niedaleko Cannes. Kreml podważa wiarygodność dokumentów i nie zamierza ich sprawdzać. Czeski premier napisał w oświadczeniu, że transakcja była przeprowadzona zanim zajął się polityką i nie była sprzeczna z prawem. W dokumentach Pandory wymieniani są też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, król Jordanii czy prezydent Czarnogóry. Rząd już wezwał Milo Dziukanowicza, by podał się do dymisji. Marcin Drona, Fakty, Waszyngton. Jak poznać?